Polacy w tym roku, można powiedzieć, wyjeżdżają wszędzie, ponieważ wzrosty w tym roku są rekordowe. Zdaje się, że mamy do czynienia ze znacznym wzrostem zaufania do usług biur podróży. W pierwszej trójce mieliśmy Grecję, Turcję i Egipt. W czołówce jest tradycyjnie również Hiszpania. To jest kolejny rok, w której ta sprzedaż z dużym wyprzedzeniem wzrasta. W tym roku przyczyną była na pewno polityka organizatorów turystyki, którzy proponowali bardzo dobre oferty właśnie promocyjne. Polacy po raz kolejny pokazują, że lubią zaplanować wcześniej, mogą zaplanować wakacje i chcą zaplanować je w miejscu, które chcą rzeczywiście odwiedzić i w hotelu, w którym chcą spędzić czas. Można było w tym roku skorzystać z bardzo dobrych ofert, nawet poniżej 1000 zł, właśnie w tych ofertach promocyjnych czy w ofertach last minute, ale również polscy turyści oczywiście wydają znacznie, znacznie więcej, bo to był kolejny rok, w którym zanotowaliśmy wzrost zainteresowania hotelami 4- i 5-gwiazdkowymi.